program zaprasza województwo małopolskie. Był taki podręcznik do plastyki czarno-biały, do tej pory mam go przed oczami i tam były takie zestawione ze sobą dwa zdjęcia obrazu przed i po konserwacji. I wtedy pomyślałam, że to jest coś. Małopolska jest o tyle wyjątkowym rejonem w Polsce, że nigdzie indziej nie ma tyle drewnianych kościółków. To jest coś, co jest dla Małopolski charakterystyczne, właśnie drewniane, polichromowane kościółki. Wśród tych obiektów na szlaku architektury drewnianej jest wiele takich o takiej wartości artystycznej i historycznej, że są wpisane na listę UNESCO. To, co w zasadzie w tej chwili pochłania najwięcej mojego czasu, to jest konserwacja malowideł ściennych tu w Łukowicy. Jak przyjechałam pierwszy raz, to wydawało mi się, że w zasadzie nic ciekawego już nie ma. Zaczęłam szukać. Po tym, jak odsunęliśmy fotel w prezbiterium, okazało się, że nie jest to taka standardowa konserwacja, wyczyścić, podkleić, uzupełnić, tylko ta polichromia jest zachowana w całym kościele. Akurat takie miałam szczęście, że czekała na mnie. Cel tego, czym się zajmuję, jest taki, żeby obiekty, które trafiają w moje ręce, dzieła sztuki, przetrwały, żeby przywrócić im dawną świetność. Na program zaprasza województwo małopolskie.